godziny 8:30. Wstałam godzinę temu w zasadzie i tak leżałam w łóżku, bo dzisiaj mam chyba, proszę, totalnie wolny dzień. I stwierdziłam, że nagrywam filmik, bo zrobimy sobie taki slow, lazy poranek. Mam mega ochotę iść na pewno na spacer jakiś długi. Strasznie mi się nie chce, ale chcę to zrobić, bo dzisiaj obudziłam się wkurzona. Czajcie? Już sobie też pogadałam z mamą, więc jest trochę lepiej, ale czasem tak jest, że się budzicie i jedyne co czujecie to złość. Ja tak mam czasem i właśnie dzisiaj był ten dzień, po prostu obudziłam się wnerwiona, więc czuję, że muszę iść na spacer. Zjemy sobie jakieś dobre śniadanko. Zobaczymy, jak ten dzień mi się potoczy, okej? Okay. Ogólnie chciałabym zrobić takie rzeczy, które lubię robić rano i one tak mnie motywują i są fajne. Tylko no ich nie robię, bo gdybym je robiła, to bym musiała chyba wstawać o 4:00, bo tak dużo czasu zajmują, ale mniejszo. Not right now. Ostatnio się dzieje sporo takich rzeczy, które wymuszają ode mnie to, żebym wychodziła ze swojej strefy komfortu i dzieje się naprawdę dużo. I staram się jakoś rozwijać, staram się stawiać, wiecie, to wszystko na siebie, taką pokładam się dużą nadzieją i nie chcę już po prostu w siebie wątpić. Tak jak mogę wam powiedzieć z mojego przykładu, co teraz się nauczyłam w ostatnich jakby tygodniach, w ostatnim czasie, to, że nie pozwólcie na to, żeby wasza głowa was hamowała i zatrzymywała. W szczególności, jeżeli może jesteście tacy jak ja. Jak wam to przekazać? O, przekażę wam to w taki sposób. Mnie ludzie odbierają jako mega otwartą, mega kontaktową, komunikatywną, taką ekstrawertyczną osobę. Ja sama nie uważam, że ja taka jestem. Ja już zostaję postawiona przed faktem dokonanym, to ja płynę z tą falą i ja nie pozwolę na to, żeby ta fala mnie zalała i żebym ja spanikowała. Po prostu nie dam sobie wejść na głowę czymś, co nie? Nawet jeżeli coś mnie przerasta, ale właśnie chciałam powiedzieć, że jeżeli czujecie się tacy introwertyczni, że wy należycie do domu, że tak powiem, że wam jest dobrze, w waszym przytułku i stresuje was bardzo wychodzenie spoza swojej strefy komfortu, to jestem chodzącym przykładem, dosłownie chodzącym przykładem na to, że fajnie czasem, naprawdę. I moje śniadanie wygląda cały czas tak samo. Albo jem ten jogurcik proteinowy, albo jem omleta. Kiedyś widziałam TikToka dziewczyny, która mówiła o tym, że ona sobie nie wyobraża w ogóle jeść w łóżku, co nie? I w pełni to rozumiem. Nie, tak serio jakby uważam, że jeżeli ktoś nie potrafi jeść w łóżku, to niech w nim nie je. Ja na przykład uwielbiam jeść w łóżku, bo tu mam telewizor, ale denerwuje mnie to, jak z kimś jem w łóżku. Na przykład jak ktoś u mnie jest i sobie jemy tutaj razem i ktoś totalnie nie ma pojęcia, jak się je w łóżku. To trzeba się przygotować. To trzeba zrobić podstawki z poduszek, potem najlepiej przykryć sobie jeszcze to serwetką. No i to jest nasz stół. Albo najlepiej sobie kupić, wiecie, taką podstawkę, ale one mi się nie sprawdzały, więc poduszka sprawdza się lepiej. I po prostu wystarczy jeść nad talerzem, ok? Nic nie uwalić. No i co? I super. Ale nienawidzę kładzenia się do łóżka w brudnych ubraniach, dlatego się teraz rozebrałam cała, jestem pod koszulką i w gaciach, bo nie lubię tego. Mam wrażenie, że jak już byłam w tych rzeczach na dworze, no to jakoś to mnie obrzydza. I jak siadam na łóżku w ubraniach, to siadam raczej na kocu, pod którym nie śpię, żeby tak, wiecie, było bezpiecznie. O, co ja widzę? Wczoraj wieczorem obejrzałam 5 odcinków jakiegoś serialu. Nope, nie obejrzałam tego, spałam. Ja nie miałam nigdy w życiu takich kolorowych lampek. Fit, lifestyle, rozciąganie,
te sprawy. Jestem pewna, że macie w domu swój ulubiony kubek. Bierzemy ulubiony kubek. Kroimy pomarańczko. Ten syrop jest super, super pyszny. Mega do herbatki. Dajemy imbir, goździki. Ja dam akurat dzisiaj sobie imbir, bo coś mi gardło boli. Pum. Pum. Anysz, dobra. Ostatnio widziałam TikToka, że jak się dużo pierdzi, to podobno anysz jest dobry. Ja nie pierdzę dużo. Anysz. Dajmy sobie, zaszalejmy dzisiaj. O, goździki. Kilka. Będą latały buzi. A to nic. Pomarańczko. Nie ma miodu, ale jest cukier. To też git. Konsumujemy media społecznościowe cały czas. Ja sama jestem odbiorcą i... No, siedzę w telefonie bardzo dużo i tyle, co wiecie, tych mądrości życiowych jest na TikToku. Wiecie, co ja się ostatnio dowiedziałam na TikToku? Że w ogóle to najlepiej nie ścielić rano łóżka, bo jak ścielisz to łóżko, to jest to lepsza przestrzeń, lepsze terytorium, żeby jakieś robaki się tam rozwijały. No jest tak, że te tipy czasem się sprawdzają, ale po mnie, co ja zauważyłam? Trzy rzeczy, czynności, które poprawiły jakoś mój komfort życia. Daję wam teraz radę od siebie na nowy rok. Przetestujcie sobie. Co bardzo u mnie zmieniło to, że budzę się z lepszym samopoczuciem, że łatwiej mi się wstaje, łatwiej mi się jest potem zmotywować w ciągu dnia, to jest to, że nie wyciągam od razu telefonu. Ja wyłączam budzik, jeżeli mam, i telefon jest dalej w trybie samolotowym. Ja przez tak mniej więcej pierwszą godzinę staram się być dalej off, bo wiem, jak to na mnie działa. Wiecie, czemu ja dzisiaj wstałam wkurzona? Bo pierwsze co uznałam, że dobra, mam dzisiaj dzień chillu, mogę sobie wziąć ten telefon. I to, że go wzięłam, to mi jakby zepsuło od razu dzień, bo weszłam na telefon i się okazało, że coś się wydarzyło, nieważne, i to już mi zepsuło humor i ja potem musiałam się na nowo nastawić. Tak samo, wiecie, budzicie się, te pierwsze 5 minut jest na tyle ważne, żeby się nastawić na ten dzień, przygotować się, zmotywować się trochę, wmówić sobie, że ten dzień będzie fajny, a nie po to, że wchodzisz na telefon i pierwsze co widzisz jakąś złą wiadomość, że albo coś się stało, albo masz więcej pracy na dzisiaj niż myślałaś, i nie sięganie po ten telefon i zrobienie wszystkiego najpierw, wypicie kawy na spokojnie, no u mnie to bardzo dużo zmieniło, więc polecam wam. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, rozciąganie. Ja jak się rozciągam, to myślę jedynie o tym, że widzę na przykład moją mamę albo moją babcię, no, które nie są w stanie się rozciągnąć za bardzo, i ja wiem, że tak, no, z wiekiem raczej to jest u nas naturalne, tak, że już nie jesteśmy tacy mobilni. Ja myślę sobie o tym, że kurde, moje ciało mi podziękuje za 5-10 lat, że ja się rozciągałam. Wiadomo, to nie jest regularne, bo ja nie będę was oszukiwała, że ja codziennie rano wstaję i przez pół godziny się rozciągam, bo nie, ale się rozciągam. A kiedyś to ja w ogóle bym nie pomyślała o tym, żeby rano się wziąć i rozciągać, w szczególności, że jak jest tak zimno, no to mi się od rana nie chce raczej iść na siłownię. I coś, co mnie nauczyła moja pani psycholog, czyli dziennik wdzięczności. I o Jezus Maria, ja nie powiem ci tego, że praktykuj to codziennie, bo ja wiem, jak to jest potem. To jest 5 rzeczy, za które jestem wdzięczna. I to mogą być totalnie random facts. Że piję sobie teraz ciepłą herbatę, że mogę sobie zrobić ciepłą kąpiel. Skupiamy się na tym, czego nie mamy, a nie na tym, co mamy. I zapisanie tego pozwala nam bardziej to przyswoić, że to faktycznie jest i my to mamy. I warto się zatrzymać tutaj trochę na chwilę, trochę o tym pomyśleć w przyszłość. Więc 5 rzeczy, za które jestem wdzięczna, zapiszę sobie, że mam dzisiaj wolny dzień. Za nowe możliwości, jakie pojawiają się w moim życiu. Za zdrowie moje i mojej rodziny. Muszę sobie zrobić brwi, bo już ich nie widać. Ostatnio zobaczyłam jakiś, słuchajcie, mój stary filmik, jakie ja miałam okropne brwi. Ja nie wiem, czemu nikt mi tego nigdy wcześniej nie powiedział. Był dramat solidny. Nie, o, już mnie głowa boli. Nie chcę. Strasznie też się cieszę z tego, że jestem taka systematyczna w tym YouTubie i cały czas puszczam te filmiki. Nie chcę po prostu prowadzić YouTuba w taki sposób, jak go kiedyś prowadziłam, z nastawieniem, że ja to robię dla PR-u, ja to robię dla współpracy, ja to robię dla pracy, ja to robię dla pieniędzy, bo jak zaczynałam zupełnie z innych powódek i dlatego też przestałam.
że mnie już to nie cieszyło, to było coś, co ja robiłam pod pracę i pod to, że wiedziałam, że YouTube dobrze działa z influencer marketingiem. I wróciłam po prostu wiedząc, że chcę sobie budować z wami relację jakąś większą. I wiecie, jak strasznie długo odkładałam to, żeby wrócić do tego nagrywania. I uznałam, że okej, wake up. Nigdy nie będzie idealnego momentu. Nigdy. No. Zawsze będzie coś, zawsze będziecie mieli coś innego, coś ważniejszego. Coś, nad czym musicie bardziej pracować. Więc ja bym dopiero chciała spróbować. Cokolwiek to jest, spróbuj. Po prostu spróbuj. Ja zawsze mam z tym... No kurwa, no mega. Zawsze mam przygody, albo trzymam za krótko, albo trzymam za długo, no widzicie to? Ale... Nie, no dobra, dobry jest ten kolor. Jak się pomaluje, to będzie klasa. Coś w lancuś. Dobra. Oh my god! Jeśli to jest to, co ja myślę... Jeśli to jest to, co ja myślę... Jak tu jest to, co ja myślę... Siosikam. Serio, udawajmy, że to jest mój prezent na urodziny, okej? Okay? I że nikt więcej oprócz mnie w Polsce tego nie dostał. Serio, to jest... Nie wierzę. Jakim w ogóle cudem? To jest, słuchajcie, skarpeta z Charlotte Tilbury. Otwieramy co? Bo ja już nie mogę doczekać. Nie. Wyobrażacie sobie Charlotte Tilbury, czyli marka, która jest teraz w Polsce na takim topie, w ogóle na świecie. To jest marka kosmetyczna naprawdę wow. Wszystkie dziewczyny marzą o ich produktach, a ja to randomowo dostaję na święta. To jest kartka świąteczna dedykowana dla mnie od marki Charlotte Tilbury. I ja to mam, ja to dostaję. Możecie mi to wytłumaczyć? Nie! Dzisiaj mama mi dała takie spodnie, bo sobie zamówiła, a jej były... Jezus, bardzo źle wyglądam. Chyba nie? Dobra, nieważne, nie zwracajmy uwagi, to jednak się nie ubrałam. Kupiła sobie takie spodnie, ale powiedziała, że są mi za małe, więc mi ją dodała, kochana. Ale śliczne są, bo są takie niby... garniturowe, ale tutaj wiecie, jest taki vibe-ik luzu. Inną bluzkę powinnam do tego ubrać. I tak się składa, że już nie jestem na antybiotyku. W sensie odstawiłam go, bo minął czas, w którym miałam go nakładać i umówiłam się na wizytę do pani dermatolog. No i zobaczymy co dalej. Kolejne blizny mi wyszły, bo znowu cisnęłam tą twarz. No ale jest jak jest. No więc dzisiaj jakby już czuję się super, że mogę mieć to w dupie. W sensie jak się zbliża ten nowy rok, to wiecie co? Nie mam parcia. Nie spieszę się nigdzie. Ja się nie spieszę. Wiem, że ten 2024 będzie dla mnie jakiś super, bo wiecie czemu to czuję? Czuję to dlatego, że nie wiem kiedy była jesień i zima, w której ja się tak fajnie czułam, jak czuję się w tym roku. Dosłownie nie wiem, jakoś też widzę masę drzwi, które się otwierają powoli dla mnie i wydaje mi się, że to jest taki znak, że ten 2024 będzie dobry, więc się nawet nie spieszę, ale nastawiam się już na niego teraz, a nie dopiero 1 stycznia. Mega wam dziękuję za to, że spędziliście ze mną ten poranek. Tak, widzimy się we wtorek w vlogu.